Hejka, idę właśnie do sklepu po ciacho i zbliżamy się do 100 000 subskrypcji, więc pomyślałam, że kupię coś, żeby to uczcić. Wstałam o 7, bo nie mogłam spać, także idziemy do sklepu. Hej, właśnie robię śniadanie, Emil poszedł się wykąpać, akurat jak przyszłam, to wyszedł z łóżka, bo sobie dzisiaj trochę dłużej pospał, ale mówił, że już słyszał, jak wychodziłam, także to znaczy, że już wcześniej się troszeczkę obudził. A ja wam właśnie dodałam vloga z wczoraj i już piszecie mi, że już zostało tylko 47 osób do 100 000. Jakoś, słuchajcie, tego nie czuję, jeszcze do mnie to nie dociera, a właściwie może i dotarło, ale już jest tak blisko, że jakby te kilkadziesiąt osób nie robi mi różnicy. Po prostu wiem, że już jest was bardzo dużo, ale znając życie, jak wybiję, to będę miała mega zacież na twarzy, także wyczekuję, mam wyłączone takie, wiecie, na żywo ilość subskrypcji i co jakiś czas zerkam i trochę was przybywa. No i tak, no i dzisiaj myślę, że już dobijemy do tej magicznej liczby i widzę, że już wyczekujecie i na grupie mojej też już wstawiali screeny, jak było 99 000, potem 99 900 i tak dalej. Także ja zabieram się za śniadanie, żeby na spokojnie zjeść, a potem będę mogła zajmować się YouTube'em. Słuchajcie, siedzę sobie spokojnie i patrzę, a jeszcze 20 osób i nagle zaczęło lecieć w górę i zostało już tylko 5 osób do 100 000 subskrypcji, także musiałam szybko powiedzieć po aparat, bo mówię, no zaraz przeleci i nie nagram tego, a ja sobie mówię, a jeszcze pewnie z godziny będzie to leciało, bo to końcówka jest zawsze najgorsza. A tu leci w górę szalone 9,6. Patrzcie, 9,7. Patrzcie, ustawiłam takie większe 9,9. Ale góra i dół. No słuchajcie, nawet nie zdążyłam wstawić wody na kawę. Ciacho czeka. O matko, nie wierzę w to. Teraz pewnie będzie latało w górę i w dół. 100 000 subskrypcji. Serio myślałam, że będzie, nie wiem, może wieczorem, bo mówiłam Emilowi, że pewnie będą lecieć ansuby, bo są hejterzy, którzy, wiecie, klikają ansub, ansub. I faktycznie trochę tak dzisiaj było, że sub do góry, sub w dół. Jest 100 001. Wow. Nie wierzę w to. Duża, duża liczba i dużo was. To jest po prostu niesamowite. I z Emilem się zakładałam. Ja mówiłam, że będzie 100 000 w niedzielę, a Emil mówił, że będzie w sobotę wieczorem. Jest w sobotę rano. Znaczy ogólnie chodziło o dzień i założyliśmy się o to, że ktoś kogoś zabiera gdzieś na jakieś jedzenie, na miasto czy coś, także ja przegrałam, bo obstawiałam niedzielę, więc zabieram gdzieś Emila, nie wiem kiedy, czy jutro, czy dzisiaj, czy w tygodniu, ale mamy 100 000 subskrypcji, słuchajcie. Zaraz się poryczę. Nie wiem czemu, ale łzawią mi oczy. 100 002! Oby teraz nie poleciało dużo w dół. Nawet ostatnio mój tata mówi, że ale szybko to leci, że myślał, że to będzie dłużej leciało, a od 90 000 w górę to poleciało tak naprawdę w 1,5 miesiąca? Tak mi się wydaje. Także jak dla mnie to jest bardzo dużo. O, poleciał ansub. Jak dla mnie to jest bardzo dużo i właśnie tata się dziwił. I mówiłam mu, że najprawdopodobniej do końca tygodnia będzie 100 000 subskrypcji, także zaraz muszę... 100 001, widzicie, mówiłam, że będą ansuby, także muszę zadzwonić i powiedzieć, ale to już zadzwonię, jak będzie troszeczkę wyżej, żeby nie było, że polecą ansuby i wiecie, i nie będzie widać 100 000. I tak pewnie troszeczkę minie, zanim to 100 000 pojawi się na YouTubie, bo to co jakiś czas jest aktualizowane, ale no po prostu nie mogę w to uwierzyć. No dosłownie mówię wam, oglądałam sobie vloga Szusz i mówię, a 80 jest? 80 coś było? Mówię, a to jeszcze pewnie z pół godziny, godzinę przynajmniej, i sprawdzam, a tu nagle leci do góry. Jestem tak szczęśliwa, że osiągnęliśmy, bo to nie ja, tylko my razem, to 100 000, pokaż mi się chce. To oczywiście ze szczęścia. Próbowałam różnych, naprawdę różnych rzeczy i nic nie sprawiało mi takiej radości jak nagrywanie vlogów i w ogóle filmów na YouTubie, także że w końcu osiągnęliśmy to 100 000 subskrypcji, to jest dla mnie mega osiągnięcie. Ja się cieszyłam z każdego 1000. Pierwszy 1000 wybił na Vlogmas 2013, 10 000 subskrypcji wybiło chyba w kwietniu później, to mega szybko poszło do tych 10 000, później pamiętam 50 000, pamiętam 60 000, 80 000, 90 000 tak niedawno i teraz 100. To są tak naprawdę tylko liczby, bo to jest 100 000 kliknięć, że ktoś określił się, że podoba mu się mój kanał. Ale dla mnie liczy się to, że wy faktycznie tam jesteście, że was jest coraz więcej, że komentujecie, że poznajemy się. Może wy bardziej mnie niż ja was, ale ja zawsze was zachęcam do tego, żebyście wypowiadali się w komentarzach nie tylko na temat tego, co ja powiedziałam, zrobiłam, tylko też mówili, wiecie, swoje zdanie, swoją opinię na jakieś tematy, bo ja też chciałabym was bardzo poznać. I czasami ktoś mówił, a inne kanały szybciej osiągnęły taki próg. Może i szybciej, ale ja wielokrotnie powtarzałam, że mi nigdy nie zależało na ilości subów. Jasne, super jest mieć teraz 100 000 subskrypcji, czy kiedyś, jak dla mnie było marzeniem, 50 000 subskrypcji, ale tak jak mówię, to są tylko liczby. Najważniejsze dla mnie jest to, żebyście wy byli i wy udzielali się w komentarzach. Może być was 1000, ale jeżeli wszyscy będziecie się udzielać w komentarzach, dla mnie super. I jak gdybym mogła, to zamknęłabym te subskrypcje już, w sensie, że ja nie mam takiego parcia, że muszę teraz dążyć, o teraz dążymy do 200 000, potem do 300, do 400, do 500 000. Jasne, byłoby super, gdyby tak było, ale no nie wiem, ja po prostu nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Nie patrzę na te liczby jako na wyznacznik czegoś, bo tak jak już wam wielokrotnie mówiłam, są super kanały, które po prostu mają za mało subskrypcji, ale właśnie dlaczego za mało? Przecież dużo osób im komentuje, dużo osób ich ogląda i te subskrypcje nie muszą być jakimś miernikiem tego, czy ktoś jest dobry, czy zły, czy kanał jest lepszy, czy gorszy, ale jednak tak jest. Niestety takie są realia, że tak jest. Cały czas skaczę w górę i w dół. Teraz jest 100 000, 3 osoby. Ja pewnie mogłabym mieć więcej subskrypcji, gdybym nagrywała więcej filmów z innymi youtuberami, gdybym, nie wiem, robiła więcej kontrowersyjnych tytułów, gdybym tak zwanych clickbait, ale raczej się w to nie bawię i nie jara mnie to. Wiadomo, że czasami tytuł jest bardziej lub mniej chwytliwy, ale staram się, żeby zawsze odwoływał się do filmu. Także są triki, dzięki którym można łatwo i szybko się wybić. Może nie zawsze się sprawdzają, ale ja wszystkiego uczyłam się sama i właśnie o to mi chodziło. Chciałam to 100 000 subskrypcji osiągnąć tylko i wyłącznie dzięki sobie i dzięki wam, żebym wiedziała, że osiągnęliśmy to razem, a nie, że ktoś mi pomógł, że ktoś mnie wypromował. Wiecie, o co mi chodzi, po prostu chciałam być dumna z tego, że ja do tego miejsca dojdę i wydaje mi się, że to jest właśnie najfajniejsze. Sama nauczyłam się montować, nagrywać, kadrować i teraz zmywarka się włączyła. Tak jak mówiłam, sama nauczyłam się kadrować, robić wszystkie techniczne sprawy. Nikt mi w tym nie pomógł, byłam zupełnie samoukiem, sama nauczyłam się, jak opisywać te filmy, co wstawiać, czego nie wstawiać, jakby takich ogólnych zasad. I to chyba najbardziej mnie cieszy, że sama do tego doszłam. I nawet jeżeli zajęło mi to 4 lata, to kogo to interesuje? Czy to jest jakiś wyścig szczurów? Nie, ja to robię z pasji, dla przyjemności i mam nadzieję, że wy o tym wiecie. Jestem taka szczęśliwa. Zaraz zadzwonię do Emila, bo Emil mówił, że pewnie będzie szło wolno. Gdzie mam telefon? Abonent chwilowy. Nie może pewnie. Także dziękuję, naprawdę dziękuję każdej osobie z osobna, bo to wy, to po prostu wy, którzy zdecydowaliście się, a kliknę to subskrybuj, żeby pojawiały mi się filmy na bieżąco. Podoba mi się to, co robi. Kliknę subskrybuj. Nieważne z jakiego powodu. Ważne jest to, że gdyby nie wy, to tego by po prostu nie było. Pytaliście się mnie też, kiedy będzie film na 100 000, jaki to będzie film. Mam coś zaplanowane, niestety ostatnio miałam przygody z programem i z moim dyskiem zewnętrznym, więc będzie on najprawdopodobniej po tym vlogu. Ten vlog pójdzie w poniedziałek, bo na niedzielę mam już film, więc myślę, że wtorek, środa może pojawi się właśnie dla was film na 100 000, jeżeli oczywiście uda mi się go zrobić, bo nawet nie wiem, czy wszystko dobrze wyszło, muszę wszystko sprawdzić, ale to będzie właśnie film dla was z podziękowaniem tylko i wyłącznie dla was, dla nas, bo to jest jednak taka społeczność, gromadzimy się tutaj z jakiegoś powodu, ktoś tutaj wchodzi, no i mam nadzieję, że wam się spodoba. Oczywiście tutaj cały czas skaczę w górę i w dół, po prostu ludzie się bawią w suby i ansuby, ale to nieważne. W każdym razie czas wstawić wodę na kawę i zjeść ciacho. Słuchajcie, przeglądam właśnie grupę i jesteście po prostu niesamowici, pokazać mi się chce, że tyle ludzi ze mną obserwowało i czekało, kiedy to 100 000 wybije. Głos mi się łamie. Cały czas dostaję od was komentarze na Instagramie i czytam. I chyba już czas wziąć sobie troszeczkę ciasta. Co prawda wczoraj dostaliśmy ciasto od mamy Emila, ale moje ulubione ciasto to kostka królewska, więc stwierdziłam, że na taką okazję jak 100 000 subskrypcji pójdę sobie dzisiaj właśnie do sklepu po tą kostkę królewską. Nie wiem, skąd się moje zamiłowanie do tego ciasta wzięło, ale do kawy jest po prostu pycha. Pychota. A co sobie będę żałować, nie? Mogło być gorzej. No, także zdrówko. Spójrzcie tylko, jak to ciasto pięknie wygląda. I mam na tym talerzyku od filiżanki z Home and You, z tego co dobrze pamiętam, w tego kotka. Patrzcie, jakie śmieszne światło, tak już zachodzi i się odbija od innego bloku i nie razi. Ale w każdym razie po tych wszystkich emocjach, które już trochę opadły, nagrałam dla was niedzielne poranki i przypomniało mi się, że nie pożegnałam się z wami w tym filmie, a to miał być film głównie z reakcją na to 100 000, a nie taki typowy daily vlog. Także jeszcze raz dziękuję, ściskam was mocno, pamiętajcie, że jesteście dla mnie bardzo ważni i co, buziaki i widzimy się w kolejnym filmie, pa!